Drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, wszystkie osoby życia konsekrowanego, siostry i bracia. Środą popielcową rozpoczynamy 40-dniowy czas przygotowania do Wielkanocy. Czas naszego nawrócenia, które zawsze trzeba ponawiać, i czas pielgrzymki od niewoli grzechu ku wolności. Jest to pielgrzymka niewątpliwie trudna, bo podejmowana z miłości do Boga i kierująca się prawem obumierania dla grzechu i rodzenia do nowego życia z Chrystusem. W tym czasie mamy się zbliżać do Boga, konfrontując nasze życie z Jego Słowem. By otworzyć się na Boże Słowo, na to Słowo, z którym chcemy się konfrontować, chcemy w świetle tego Słowa popatrzeć na swoje życie, ale by otworzyć się na to Boże Słowo, na Ducha Świętego, który nam pomaga zrozumieć to Słowo, musimy, jak nas poucza papież Franciszek, zerwać z narcyzmem, zniechęceniem i pesymizmem. Bo są to trzy choroby trapiące dzisiejszą ludzkość. Narcyzm prowadzi człowieka przed lustro i każe mu wpatrywać się jedynie w siebie, koncentrować się na sobie i interpretować wszystkie informacje w kontekście tego, czy są one dobre dla niego. Zniechęcenie jest drogą do lamentowania, narzekania, co sprawia, że człowiek nie dostrzega dobra wokół siebie, gdyż jego wzrok jest utkwiony tylko w tym, co stracił. Natomiast pesymizm jest według papieża Franciszka jak drzwi, którymi trzaskamy przed nosem przyszłości i nowościom, jakie mogą się pojawić w naszym życiu. I to są, jak podkreśla Ojciec Święty, trzy drogi, które nas blokują, paraliżują i powodują, że nie dostrzegamy tego, co jest przed nami, i co możemy osiągnąć, tylko zamykamy się w złudnej rzeczywistości wspominania tego, co było dawniej. Kochani, przeciwieństwem tych dróg są te, które podaje dzisiejsza Ewangelia. Są to modlitwa, post, jałmużna. One prowadzą do Boga i budują wspólnotę dzieci Bożych. Są warunkami i znakami naszego nawrócenia. Kiedy ojcowie Kościoła nauczali o modlitwie, przywoływali często fragment Ewangelii, który pozornie z modlitwą niewiele ma wspólnego, a mianowicie przywoływali scenę namaszczenia w Betanii. Pan Jezus był z wizytą swego przyjaciela Łazarza. Podczas posiłku Maria wzięła szlachetny olejek i namaściła nim stopy Jezusa. A Judasz, oburzony, powiedział, dlaczego nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim. Ewangelista nie bez powodu podał wartość tego olejku. 300 denarów to była mniej więcej kwota, jaką przeciętny człowiek mógł zarobić przez cały rok. Za dzień pracy średnio płacono denara, więc 300 denarów to jest właściwie taki całoroczny zarobek. Zatem ta kobieta bez zastanowienia wylała Jezusowi na stopy olejek, warty roczną pensję. I ojcowie Kościoła mówili tak.
Ten olejek jest symbolem modlitwy. Z jednej strony, modląc się, człowiek może mieć poczucie, że w tym czasie mógłby zrobić o wiele więcej pożyteczniejszych rzeczy. Wielu powie, że to strata czasu, marnowanie sił i środków. Kto w dzisiejszym czasie może sobie pozwolić na chociażby dodatkowe nabożeństwa, takie jak gorzkie żale, czy droga krzyżowa, na nauki rekolekcyjne? Przecież w tym czasie moglibyśmy wykonać wiele projektów, zrealizować innych prac. I w naszym przekonaniu oczywiście bardzo ważnych. Tymczasem prawdziwa modlitwa w naszym życiu zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy, można tak powiedzieć, marnować czas dla Pana Boga. Kiedy nie liczymy Panu Bogu czasu, który dajemy. Olejek i gest Marii pokazywał, kim Jezus był dla niej i kim ona chciała być dla Niego. Nie liczył się koszt, ani to, co powiedzą ludzie. To było bez znaczenia. No właśnie, tak można zrobić tylko wobec osoby, którą bardzo kochamy, na której nam bardzo zależy. A więc modląc się, pokazujemy Bogu, kim jest dla nas, jak bardzo nam na Nim zależy. Jest więc świadectwem głębokiego związku z Bogiem, naszej miłości do Niego. Inną, ale również skuteczną drogą do Boga jest jałmużna. Nie jest ona jedynie ofiarą pieniężną, jak często bywa interpretowana, ale czymś więcej, miłosierdziem. I powodowanym tym uczuciem czyn, który nazywamy dobrym uczynkiem. Możemy wskazać na wiele różnych rodzajów tych dobrych czynów, które nie tylko są dobrem świadczonym bliźniemu, ale ostatecznie przekraczają granice naszego świata. Jezus, jak pamiętamy, mówił: byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie do swojej wspólnoty. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Tak, byłem chory. Byłem w izolacji. Brakowało mi jedzenia. A przyszliście do mnie. Wrażliwość, umiejętność dostrzegania człowieka w potrzebie, zdolność dzielenia się tym, co posiadamy, jest nieodzownym warunkiem pełnienia uczynków miłosierdzia. Dzisiaj, w czasie trwania pandemii, otwierają się przed nami nowe możliwości praktykowania jałmużny, czyli miłosierdzia. Niestety COVID zdemaskował także inną pandemię, wirusa obojętności, który jest wynikiem ciągłego odwracania wzroku. A przecież w tym trudnym czasie jeszcze bardziej potrzebujemy siebie, potrzebujemy pomocy innych, ich obecności, dobrego słowa, życzliwości. Ilu z nas o tym pomyślało, żeby wysłać, nie wiem, SMS-a do szpitala albo do tego miejsca izolacji, odosobnienia? Ilu z nas pomyślało, żeby złapać za telefon, żeby porozmawiać, żeby dać ten swój czas? Kochani, to są nowe wyzwania, przed którymi stoimy, wyzwania do tego, byśmy pełnili dzieła miłosierdzia, uczynki miłosierdzia. I wreszcie post. Wbrew pozorom, nie chodzi tutaj jedynie o ćwiczenie silnej woli,
Będziemy się szczycili tej moją silną wolę. Udało mi się. A więc nie o to jedynie chodzi. Nie chodzi też o umartwianie się, które sprawi, że będziemy cierpieć głód. Nie chodzi o zadawanie swemu ciału cierpień. Dla Jezusa poszczenie, tak by ludzie widzieli, pozostaje całkowicie bezwartościowe. Post w rozumieniu Jezusa powinien służyć Królestwu Bożemu, otwierać oczy i serca na braci, chronić przed nieumiarkowaniem, uzależnieniami oraz pomaga w osiąganiu duchowych wartości. Charakterystyczne to, że Pan Jezus mówił o złych duchach, które można wyrzucić jedynie postem i modlitwą, to znaczy najprostszymi środkami. Tymi najprostszymi środkami możemy także pokonać wiele naszych słabości, nieuporządkowanych przywiązań, uzależnień. A jednak my często tym środkom nie ufamy. Chcielibyśmy poszukiwać rozwiązań naszych problemów i problemów innych ludzi w takich spektakularnych działaniach. Są tacy, którzy szukają lekarstwa na problemy duchowe we wschodnich medytacjach. Chcieliby wyjeżdżać na pustynię, odciąć się od świata. Poszukuje się skomplikowanych rozwiązań, a wystarczy tak niewiele. Po prostu należy sięgnąć po te najprostsze środki. Najprostsze, bo przecież każdy potrafi się modlić, każdy potrafi podjąć post w jakiejś intencji. Te proste środki przypominają, że to nie ja mam działać. Ja poprzez nie daję znak Bogu, że otwieram się na Jego działanie. A więc, moi kochani, nie tyle nawet się mam potem cieszyć tym, bo mi się udało, bo takie postanowienia. I bez przerwy słyszę, a kończy się rok, jakieś postanowienia, wielki post postanowienia, adwent postanowienia, nie wiem, potem frustracja, że to się w ogóle wszystko nie udaje. Nie o to chodzi. I nie o to chodzi, żeby potem być zadowolonym z siebie, że się udało. Oczywiście temu zawsze towarzyszy jakieś zadowolenie, kiedy widzimy ten pewien postęp, ale przez podjęcie tego wysiłku pracy nad sobą daje znak Bogu, że otwieram się na Jego działanie. Prostota tych środków pokazuje, że nie tyle ufam własnym zdolnościom, dokonaniom, ile sile, jaka pochodzi od Boga. W Jezusie Chrystusie Bóg czyni wszystko nowe. Oznacza to, że w Chrystusie i w jedności z Nim jest szansa dla każdego z nas, by się zmienić, odnowić duchowo, zaleczyć rany, uwolnić od grzechu, jego skutków. To możemy w Jezusie Chrystusie. W Nim Bóg wszystko stwarza nowe. I zanurzeni w Chrystusie, zjednoczeni z Chrystusem, mamy szansę właśnie odnowić siebie, swego ducha. Dlatego też niech przeżywanie Wielkiego Postu jako drogi nawrócenia, modlitwy i dzielenia się naszymi dobrami pomoże nam zedrzeć z siebie starego człowieka, a przyodziać się w nowego, który promieniuje blaskiem Bożej miłości. Amen.